Największa miłość życia. A czy może pozostać w tajemnicy? Miłość tak pięknie. Wiesz, największą miłością życia może być nawet nie tylko mężczyzna dla kobiety, nie tylko dziecko, nie tylko matka. Może być także przyjaciel. Ona jest moją rówieśniczką, jesteśmy z jednego roku. My byśmy parą, taką partnerską parą, coś takiego bardzo burzliwie to przebiegało, z silnym zaangażowaniem uczuciowym. Ja jestem dość taka wrażliwa, uczuciowo. Nasz związek był taką transfuzją. Nie dokonała się ta transfuzja, widzę, że w silnym stopniu, skoro i ona i ja mamy cechy takie dosyć podobne. Skończyłam z tymi zabawami. Co bym zmienił, gdybym jeszcze raz się urodził i zaczął życie od nowa? Żony. Stworzenie rodziny, wychowywanie dzieci, potomstwa, potem wnuków, to na pewno z obserwacji zresztą mojej rodzinnej wynika, że to jest właściwie, no, to jest sens życia. To jest sens życia, ale dla artysty sensem życia jest również twórczość. Jest takie francuskie powiedzenie, że no, powiem w polskim tłumaczeniu, że nie ma zdradcą, tylko niedyskrecja. I w relacji kochanka-amant, kochanek, to obowiązuje dyskrecja absolutna pod każdym względem i wobec wszystkich. Wiem, że chcesz, bym była najszczęśliwsza. Wypałem. Ostatni raz wygrałem 80 zł, grając za 140. To mniej więcej taka proporcja jest. Z perspektywy tych 70 kilku lat, mimo wielu dramatów, wielu tragicznych chwil, które w życiu przeżyłam, bolesnych, długotrwałych, utraty najukochańszych bliskich, które są naprawdę najcięższymi momentami w życiu, mimo chorób, które przeżyłam i zdrowotnych różnych problemów. W sumie, no właściwie ja miałam niezłe życie i mam je do tej pory, bo ciągle jeszcze mam propozycje i to jest ważne. No już sporo czasu minęło od tego momentu, kiedy wszedłem do grupy 60+. Kochany, zapomniałam już, jak to jest, jak się ma 60+. To już było tak dawno, że ja już nie pamiętam.